Witam cię chyba czarku, ale tutaj o wrogach, przyjaciołach, złych. Wiesz, o partnerstwie i partnerstwu, ale odpowiem ci teraz tak. Ja jestem przyjacielem. Dwaj przyjaciele z dzieciństwa, czy dwaj przyjaciele, którzy przeszli szlak bojowy, czy dwaj przyjaciele z pracy, czy dwaj przyjaciele popoderwali tą samą dziewczynę i dała im kosza. Ten problem jest potężnym problemem. To jest materiał przynajmniej, wiesz, na 2, 3, 4, 5 lat pracy. Opowiem ci tak, o partnerstwie ten film, ten cykl powstawał równy rok. Każdy znak co miesiąc powstanie. Czy dojdzie do tego? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. W tej chwili mam inne projekty w głowie i wiesz, o takim partnerstwie, na przykład złodziejstwie, czy tam jeszcze jakiś, bo to też jest partnerstwo, tak? Nie wiem, czy wiesz, o jeszcze jedna rzecz. Za każdym razem robienie takiego filmu i jest to uczenie. Jest to uczenie, gdzie ja na blogu tutaj, tym vlogowskim, nie za bardzo bym chciał to robić. Ponieważ, wiesz, są to moje doświadczenia, jest to moja ciężka praca, to jest raczej pokazanie, wiesz, delikatne, jak to wygląda. A kto wyciągnie jakie z tego wnioski, no to już jest jego sukces i jego sprawa. Ale jeszcze jedna rzecz. Ten vlog powstał, przypuśćmy, 4 lata temu. Przez te 4 lata on istnieje, funkcjonuje i ma się coraz lepiej. I wiesz, co będzie dalej? Nie umiem odpowiedzieć. Nie umiem, dlatego że projekty mogą przejąć, wiesz, przerosnąć na przykład vlog. Vlog zawsze będzie istniał, ponieważ nie mam go zamiaru kasować ani likwidować, chociaż na przykład powiem ci, że takie zamiary też były. Ze względu na to, że jest to jakiś koszt, a on dochodów nie daje aż takich ogromnych, ponieważ nie jest on popularny i ja wcale nie zamierzam go z niego robić jakieś, wiesz, no, wiesz o co chodzi, no po prostu nie chcę z niego robić. Jeżeli powiesz komuś, no to będę szczęśliwy, że w ogóle komuś powiedziałeś. Są osoby, które go propagują, ale nie ja. Bo to jest, wiesz, chwalenie się sobą i co to nie ja. Dlatego też tam bardzo często mówię bardzo, bardzo dziwny sposób. Bo inni uważają, że tylko oni są wielkimi astrologami, a to nie wielcy astrolodzy, tylko jesteśmy interpretatorami tej królewskiej wiedzy. No i to jest szalenie proste. Jest nas kilku, którzy działają w tej astrologii. Ja jestem chyba jedyny, który ma własny vlog i go buduje, cały czas buduje. A te inne projekty, kiedy powstaną? Nie wiem. Też nie wiem. To jest wszystko, wiesz, bardzo spontaniczne. I ten vlog też powstał spontanicznie. Już 4. rok we wrześniu minie tego spontanicznego momentu. Dzięki za wpis i oczywiście, że tak, że jest taka możliwość, ale nie mówię na razie tak. Cześć.